Dzisiaj prezentują się wszystkie kluby sportowe ze Szczecinka. No właśnie, czy wszystkie? Większość, 26 klubów sportowych prezentuje się dzisiaj w wydarzeniu Sport dla Każdego. Bardzo sympatyczna impreza. Celem było przede wszystkim, żeby kluby wyszły do mieszkańców, zaprezentowały, co takiego w sobie mają, żeby mieszkańcy skorzystali, zapisać się do klubu, zobaczyć. Myślę, że fajny dzień, fajna pogoda. Taka spontaniczna, ale myślę, że sympatyczna impreza. Włączył się Sapik z tymi zespołami ze swoich sekcji. Także myślę, fajny dzień na sportowo i nie tylko w sobotnie popołudnie. Do tej pory prezentowały się sekcje Sapiku. Z Sapiku widzieliśmy, jakie są sekcje. Tym razem pora na sport, bo tego sportu, przynajmniej dziecięcego w Szczecinku, no jest dużo. Dużo tych sekcji, dużo klubów. Tak, z pewnością. W sumie jest 37 klubów tak oficjalnie zgłoszonych w mieście. Tu się prezentuje 26. Każdy mógł skorzystać z oferty. Również takie prezentacje przygotowali multimedialne, fajne. Będzie nagroda dla najlepszej prezentacji, ale to na koniec imprezy. Chodzi o to, żeby kluby też się pokazały. Nie były zamknięte same w sobie, tylko żeby pokazać w Szczecinku, co ciekawego się dzieje. To jest fajna infrastruktura, która sprzyja rozwojowi sportu. I trzeba pokazać mieszkańcom. Myślę, że to jest taki dzień, który jest dobrym przykładem. Szczecinek to miasto, które stawia na sport i to najbardziej właśnie na ten dziecięcy, a więc rodzice mają z czego wybierać. No dyscyplin jest mnóstwo i każdy znajdzie coś dla siebie. Z pewnością tak. Tutaj mamy i sporty walki, i gimnastyka, i akrobatyka, i cross team, i triatlon, lekka atletyka, siatkówka, no bardzo, bardzo dużo. Duża rozpiętość, także każdy może wybrać coś dla siebie. Rozmawiamy z brązową medalistką ostatnich Mistrzostw Świata. W jakiej dyscyplinie? W biegu OCR na 3 km. No właśnie, ta pani właśnie reprezentuje jeden z najmłodszych klubów, jakie powstał na mapie Szczecinka. Proszę kilka słów o tym klubie. Dobrze, więc w naszym klubie trenujemy ninja. Tak jak widać teraz, dzieciaki robią bardziej ninja niż bieg z przeszkodami, no bo wiadomo, bieg z przeszkodami to jest tak, robimy jedną przeszkodę, biegniemy dalej, robimy następną przeszkodę, znowu jest bieg i tak dalej, a ninja to są takie krótkie tory. Tutaj rozłożyliśmy właśnie krótki tor, na którym dzieciaki pokazują swoje umiejętności i tak to właśnie wygląda też u nas na treningu. Jest to dyscyplina młoda, nowa, ale bardzo popularna w Europie i na świecie. Tak jest, właśnie staliśmy się popularni dosyć przez Ninja Warrior Polska, tak mi się wydaje przynajmniej. I coraz więcej zawodów, coraz więcej gdzieś tam imprez robionych jest właśnie pod kątem ninja. Dzieci to, że tak powiem, łykają, tak? Biorą to, jak chłoną jak gąbka. Tak jest. Jak do nas dzieci przychodzą, to raczej bardzo rzadko już odchodzą. Zostają z nami na dłużej i bardzo im się to podoba. Co ta dyscyplina daje dzieciom? To jest taki ogólnorozwój, można tak powiedzieć, bo mamy właściwie wszystko. Mamy różne ćwiczenia, mamy skoki z trampoliny, właśnie na przeszkody, ćwiczymy ręce i tak, no właściwie to jest wszystko, wszystko, ogólnorozwój. Każde dziecko nadaje się do takiej imprezy? Ciężko mi jest stwierdzić. Raczej, no, bardziej jak dziecko jest jakieś gibkie i tak dalej, no to wiadomo, właśnie poprzeskakuje przez te drążki i tak dalej. No, każdego można wytrenować oczywiście. Trzeba mieć tylko chęć i zapał. Dokładnie. Czy są jakieś zawody, które weryfikują, na jakim poziomie jest to wytrenowanie dzieci? U nas to jest takie najbardziej popularne w Polsce, można powiedzieć. To są zawody Ninja Series, Ninja Series Regionals, które też robiliśmy w Szczecinku w czerwcu. I teraz będziemy robić zawody mikołajkowe, które będą właśnie takie najbliższe zawody. To u nas na sali i sprawdzimy umiejętności dzieciaków. Gdzie macie swoją bazę? Jak można do was dotrzeć? Wyszyńskiego 69A. Jest to koło hotelu po jeziorze. To jest taki były sklep AGD, zdaje się. Tak jest. Na samym rogu. Tak jest, dokładnie. No i na koniec, korzystając z okazji, proszę wspomnienia z tego słynnego telewizyjnego show. Pani się tam zaprezentowała. Jak wrażenia, bo teraz chyba już może pani o wszystkim na chłodno opowiedzieć. Ja tam ogólnie byłam 3 razy. I raz właśnie udało się dojść do półfinału, co było super. I właściwie można powiedzieć, że zajęłam drugie miejsce, bo przegrałam z jedną dziewczyną. Spaliśmy na tej samej przeszkodzie, tylko ona zaszła troszeczkę dalej. Ale i tak super, emocje i w ogóle to jest wszystko ogromne. Tam w telewizji to się tak wydaje, że tylko takie o, niby łatwe, ale jak się tam wejdzie, to... No, to wiadomo, że stres i tak dalej, no ale emocje są ogromne i zostanie ze mną to gdzieś tam w pamięci na bardzo długo. To nie są ludzie z przypadku startujący w takim programie, to są ludzie no, ze stali. Pani taka drobna, patrzymy, a dała radę.
No dokładnie, też trochę mi pomogła, szczerze mówiąc, akrobatyka, którą trenowałam właśnie za dzieciaka i teraz przeniosłam się na ninja i to no, bardzo mi pomogło. Młode dziewczynki, które uwielbiają ninja, przedstawcie się. Olivia Bygańska. Hania Żabska. Wiktoria Dawida. Ile czasu trenujecie w tym klubie? Kilka miesięcy. Półtora roku. O, to zawodowiec prawie. 2,5 lata. Dlaczego właśnie ta dyscyplina, zobaczcie ile jest innych, a wy wybraliście ten klub i tą dyscyplinę. Dlaczego? No bo była na początku blisko mojego domu, a potem się przeprowadziłam. No jest fajna taka, różnorodne rzeczy są, nie ciągle, że to samo się robi. A tobie pewnie tata kazał przyjść? Nie. Sama? Nie, mama. A, mama, a dlaczego? Bo chcę być silna. O właśnie, a trzeba być silnym, bo ja nie wiem, czy dałbym radę tak wejść i sobie skakać jak wy. Tak. Trzeba być silny? Tak. Trzeba się uczyć. Trzeba być wytrzymałym. A co właśnie trzeba, jak wyglądają wasze treningi? Co trzeba zrobić, żeby później tak ćwiczyć jak wy? Jak te treningi wyglądają? Łatwizna pewnie. Tak, łatwizna trochę. No dla niektórych, na przykład mamy tory takie, jakieś berki czasami na rozgrzewkę i takie. I mamy jeszcze jednego wojownika, ninja. Brałeś udział w zawodach jakiś już? Brałem i to dużo razy. O, proszę. Jakie wyniki? Dobre? Jakieś na pudle stałeś? Dobre, jak byłem w Pile, to zająłem pierwsze miejsce. Tak samo jak były tutaj zawody też od pani Oli, to też zdałem pierwsze miejsce. Ile czasu trenujesz? 2-3 lata. O, jak masz na imię? Bzieliński. Pokaż bicki, jakie masz. Trzymamy się. O, proszę bardzo. Siatkarski klub sportowy Gryf w dalszym ciągu prowadzi nabór do naszego klubu dla chłopców i dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych, w kategorii młodziczki, kadetki, kadeta, młodzika, juniora, a także młodsze jeszcze dzieci. Zapraszamy nawet ze szkół podstawowych, te najmłodsze maluszki, które są jeszcze w klasach 1-3. Dzisiaj akurat jesteśmy na pikniku zdrowia, także sport dla wszystkich. Mamy nadzieję, że frekwencja dzisiaj dopisała i wszyscy fajnie się dobrze bawią. Siatkówka to taki sport, który może uprawiać każdy, bo wy nie stawiacie na jakieś tam wyniki, na jakiś wyczyn. To jest po prostu zabawa z piłką, przynajmniej na początku. Na początku na pewno jest zabawa, wprowadzenie, a wyniki później to już boisko i czas weryfikuje. Także my serdecznie zapraszamy. Jesteśmy od poniedziałku do czwartku w hali na ulicy Wiatracznej w godzinach od 16 do 19.30, jeśli dobrze pamiętam. Tak, także zapraszamy wszystkie chętne osoby do nas. Klubów i sekcji jest tutaj mnóstwo. Dlaczego siatkówka tak na koniec, krótko? Bo siatkówka jest najlepsza, tak jak mamy na naszych nowych ulotkach, które w tym roku żeśmy przygotowali na ten właśnie piknik, także... Siatkówka jest najlepsza. Siatkówka jest najlepsza, zapraszamy. Kolejna nowa sekcja na mapie miasta, sekcja dziecięca w Wielimie Szczecinek. Tak, nie znam oficjalnych danych oczywiście, ale wydaje mi się, że tak. Nowość, niecały miesiąc, super rezultat tak naprawdę. Szkółka okazała się strzałem w dziesiątkę. Pokazywało to, obrazowało to najlepiej, jakie jest duże zapotrzebowanie na piłkę nożną w naszym mieście. Z tego bardzo się cieszymy. Ile macie dzieci, bo jesteście już teraz, można powiedzieć, realną konkurencją dla Akademii Piłkarskiej, gdzie tam jest mnóstwo dzieci, ale wy też na brak dzieci nie narzekacie. Nie, zdecydowanie narzekać nie możemy, mamy bardzo dużo pracy organizacyjnej. Na dzień dzisiejszy osób zapisanych, tak oficjalnie, które złożyły deklarację, jest ponad 130, tam już w granicach 140. Tych osób regularnie przybywa z każdym dniem, więc myślę, że możemy tutaj już mówić o konkurencji. Czy to nazwiska i osoby trenerów przyciągają dzieci i rodziców? Bo no, w sumie rodziców, bo to oni decydują, gdzie dziecko trafi. Znaczy, my też staramy się rozmawiać dużo z rodzicami i myślę, że głównym sukcesem naszej szkółki jest właśnie kadra trenerska. Z tego względu, że mają bardzo wysokie licencje, na każdym treningu jest trener z asystentem, sprzęt jest nowy zakupiony, więc to po prostu widać jakościowo, że te treningi są naprawdę na wysokim poziomie. Mówimy tutaj o sporcie dziecięcym. Ty jeszcze ciągniesz, i to potężnie ciągniesz, futsal szczecinecki, który się pojawił w końcu w mieście. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale to ci młodzi ludzie być może
To takie wasze zaplecze za ileś lat? Znaczy oczywiście, że tak. Ja mam na to ogromne nadzieje z tym wiążę, no bo jak doskonale wiemy, jeżeli chodzi o Wieliń Szczecinek, to tutaj dużo ludzi czuje przywiązanie do klubu. No i nie oszukujmy się, występując pod naszym herbem, mam nadzieję, że te dzieci w przyszłości zasilą szeregi właśnie być może w przyszłości wyższej ligi niż ta trzecia. Gdzie was można złapać, jeżeli jakiś rodzic jest zainteresowany zapisem dzieci? Czy jeszcze można? Czy zapisujemy cały czas. Jak gdyby polityka naszego klubu prowadzi do tego, że staramy się naprawdę zapisywać wszystkich, nie dzielić ich ze względu na umiejętności. Wszystkie informacje są na bieżąco na naszym profilu facebookowym Wieliń Szczecinek. Dodatkowo niedługo uruchamiamy stronę internetową, więc będzie można śledzić. Jeżeli chodzi o takie stacjonarne nasze treningi, to występujemy na stadionie lekkoatletycznym, na Świątkach. Tam w poniedziałki, środy, piątki można nas spotkać, a teraz dodatkowo niedługo zaczyna się sezon, także myślę, że jeszcze w weekendy też będziemy się tam pokazywać. Jeszcze tak na koniec zapytam, bo patrzę, chłopcy, czy dziewczynki też trafiają do was? Tak, tak. I muszę powiedzieć szczerze, że wśród tych najmłodszych naprawdę nie widać różnicy fizycznej, a wręcz bym powiedział, że dziewczynki wykazują się większą ambicją i charakterem, ale to już zależy od osoby, prawda? Także dziewczynki też zapraszamy. Na dzień dzisiejszy jest zapisanych bodajże 5 dziewczyn. Naprawdę są na każdym treningu. Wręcz bym powiedział, że dużo przed treningiem już zaczynają swoje treningi indywidualne. Rozpoczęliśmy swoją działalność stricte tak amatorsko-sportową od tego roku. Zjeździć jako my, jako Akademia Sportów Spider Szczecinek na zawody. I w tym roku już możemy się pochwalić paroma tytułami mistrzów Polski. To są to na przykład bracia Sokołowscy, aktualni mistrzowie Polski, Zuzanna Gaczyńska oraz Aleksandra Zalewska, to są nasi aktualni mistrzowie Polski w kickboxingu. Również w tym roku udało nam się zdobyć parę tytułów najlepszych zawodników minionych imprez. Więc rozwijamy się pomału. Oczywiście mamy też parę więcej medali, gdzie nie startowaliśmy do Mistrzostw Polski, a na turniejach testowych. Czyli młody klub, ale już z sukcesami, z osiągnięciami. Tak, robimy co możemy. Zawodnicy też starają się z całych sił, trenują praktycznie codziennie. Nieraz trzeba ich z sali troszeczkę na siłę wyganiać, no ale robimy co możemy. Wasza siedziba znajduje się na ulicy Koszalińskiej. Co tam u was można, jakie dyscypliny uprawiać? Jeśli chodzi o dzieci, to są to zapasy, boks i kickboxing. Jeśli chodzi o starsze osoby, seniorów, jest to też power cross, animal flow, power body fitness, aeroboxing, kickboxing dla kobiet, kickboxing dla seniorów, tak naprawdę cały wachlarz. I o to nam chodziło, żeby stworzyć tutaj w Szczecinku właśnie takie centrum, w którym każdy będzie mógł coś dla siebie skorzystać, rozwijać się wszechstronnie i tacy niech będą nasi zawodnicy właśnie wszechstronni. Czy macie jakąś dyscyplinę, na którą stawiacie szczególny nacisk, czy taka ogólnorozwojowa, że niech każdy robi swoje w dyscyplinie takie, jak się dobrze czuje? Jak w naszej nazwie, no chcemy być najlepsi, chcemy być najlepszą akademią. Na razie najlepiej nam wychodzi w kickboxingu, już mamy też pierwsze medale w boksie, tak jak Mistrzostwa Wielkopolski, braci Sokołowskich, Tomka Idziaka czy Marcela Niedziałki. Ale chcemy być oczywiście we wszystkich dyscyplinach najlepsi, czyli kickboxing, zapasy. Tu oglądaliśmy taki fragment bratobójczej walki, walczyli dwaj bracia i to jest ciekawa historia, bo tata powiedział, że nigdy nie będą ze sobą walczyć na zawodach, nawet o złote medale. Nie, tego się trzymam już od pierwszych zawodów. Chłopaki Szymon i Wiktor już parę razy mieli okazję się ze sobą spotkać w finale, ale nigdy ten finał się nie odbył. Tak naprawdę zawsze grali 3 po 3, już około 5 razy, więc raz złoty medal bierze Wiktor, raz Szymon i tak się to odbywa. Po prostu tak jak bracia Kliczko, nigdy ze sobą nie zwalczą. To są chłopcy z dużym potencjałem, bo wrócili niedawno z Mistrzostw Świata. Tak, na Mistrzostwach Świata zajęli 5. i 7. miejsce. Oczywiście jeden to, drugi to. Aspiracje mają na wiadomo, na złoto. Obydwoje walczą na Mistrzostwach Świata w innych kategoriach, po to, żeby właśnie ten finał najlepiej był zawsze 2 razy ozłocony. Aspiracje są wielkie, nie poddają się, tak naprawdę to był ich pierwszy tak duży start i przed sobą mają jeszcze całą karierę, także to tylko świetne doświadczenie na tak dużej imprezie, tak dużej rangi się mierzyć od najmłodszych lat, także naprawdę potencjał jest i miejmy nadzieję, że będzie wykorzystany. I tak na koniec zauważyłem, że to nie tylko chłopcy, wręcz przeciwnie, u was jest bardzo dużo dziewczyn. Jest już bardzo dużo dziewczyn w tym roku, choćby widać to po tym, że te tytuły zdobyła na przykład Zuzanna Gaczyńska, aktualna mistrzyni Polski młodzieżowców w kickboxingu, też najlepsza zawodniczka minionych zawodów, Aleksandra Zalewska, ona jest wicemistrzynią Polski młodzieżowców w full kontakcie, oraz Paulina Sorgowicka, która też reprezentowała nasz kraj teraz na Mistrzostwach Świata.
Niestety tam się nie udało zająć wysokiej lokaty, ale Polina pokazała świetną formę. Gdyby nie parę przeszkód po drodze, na pewno mogła liczyć tam na medal. Jakbym mógł jeszcze dodać, że to wszystko, co robimy, ten kickboxing, ten boks, zapasy, tak naprawdę idąc dalej, myśląc przyszłościowo, jest to świetne przygotowanie pod MMA, a jest to naprawdę teraz bardzo popularna dyscyplina sportu. No i też po to właśnie to wszystko w jednym miejscu mamy, żeby móc się dobrze przygotować do takich wyzwań też. Kolejny klub na mapie naszego miasta, czyli Triathlon Szczecinek, który łączy, jak sama nazwa wskazuje, pływanie i rowery. Od kiedy i bieg, od kiedy istniejecie? Od 2012 roku istniejemy, no i działamy na szeroko zakrojonym tutaj, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. Pływamy, czy uczymy pływać od podstaw, także też to jest bardzo ważne. Jak to jest, stawiacie na dzieci, młodzież, czy też u was trenują dorośli? Nie, my tylko koncentrujemy się na dzieciach i tylko praca z dziećmi. Bo to no, jest non-profit działalność, a nie działalność stricte komercyjna, jak tam czasami w życiu jest. Nie? Ilu członków macie, ilu dzieci uczęszcza na zajęcie? To jest bardzo ruchome. Takich zawodników, na których można liczyć szczyt, jest 50. Zwyczajowo tak mamy, trzymamy się tego, bowiem my na ilość nie możemy sobie pozwolić. Ilości sprzętu do treningu, do triatlonu, no sprzęt jest bardzo drogi, dużo tego jest. Jest pływanie, jest bieg, jest rower, wszystko kosztuje. W związku z tym nie na ilość, ale na pewną jakąś jakość i oczywiście starty też kosztują, bo to są wszystko wyjazdy w Polskę daleko. Gdzie was można znaleźć? Gdzie macie siedzibę? Gdzie trenujecie? Generalnie skupiamy się przy basenie i na obiektach OSIR-u w Szczecinku, tutaj bowiem wszystko jest jak w pigułce, w jednym miejscu. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od nauki podstaw pływania, więc też przedszkolaków mamy w swoim klubie, którzy później z czasem są coraz więksi, jak widać, i już tu mamy takich zawodników, którzy zaliczyli niejedne zawody sportowe. No właśnie, chciałem powiedzieć, czy już się możecie pochwalić jakimiś wynikami? Tak, wynikami pochwalą się, bo mamy tutaj też Mistrzostwa Polski w akwatlonie, czy Puchary Polski w akwatlonie, gdzie oni już tam na miejscach na podium byli, prawda? Poznań, Bydgoszcz, Tarnowo Podgórne w tym roku chociażby, no i mieliśmy też w Spale takie zgrupowanie, gdzie były właśnie takie kluby z Polski, które tylko zajmują się jak gdyby robotą z dziećmi. Nie? Czy jeszcze robicie nabór, czy macie już grupę zamkniętą? Cały rok jest nabór. Wiecie dobrze, jak jest z dziećmi. Dziecko lubi popróbować wszystkiego. Natomiast dobrze jest, żeby każde dziecko w naszym kraju umiało pływać na zasadzie takim właśnie, że potrafi się odnaleźć w każdym środowisku wodnym. I tu jest ta różnica, że basen to jedno, a wody otwarte to zupełnie co innego. Bajka, tak. Tutaj na basenie często wystarczy zdjąć dziecku szybko okulary i już się potrafi człowiek zgubić, czy dorosły. A co dopiero jak fala porwie, woda porwie, z łódki się wypadnie. Natomiast w zawodach sportowych, gdzie wszyscy wskakują do wody o znacznie niższej temperaturze niż w basenie. Warunki też i fala, i pogodowe różne. Więc dyscyplina jest taka, która troszkę hartuje ducha, ale w takim pozytywnie, ponieważ uczy trochę. Uczy siły, uczy pokory, a przede wszystkim w zdrowym ciele zdrowy duch. No i przed Państwem zawodnicy, rodzeństwo. Zaczniemy od tej młodszej o 5 minut, Mai. Maja, jak trafiłaś do tego klubu? Mama namówiła, tata? No, mama, trochę tata. Ale jest to trudna dyscyplina. Dlaczego akurat triatlon? No, na początku to uczyliśmy się pływać u innej trenerki i potem przeszliśmy właśnie do triatlonu. I jakoś mi się spodobało. Co jest najtrudniejsze, powiedz, pływanie, bieg czy rower? No, chyba dla mnie pływanie. A ty co najbardziej lubisz? Bieganie. Masz tutaj taki sprzęt, to chyba profesjonalny już sprzęt, to nie jest taki zwykły rower, prawda? No nie jest zwykły. Każdy może wsiąść na taki rower i sobie pojeździć po podwórku? Nie. Dlaczego?
No bo taki rower potrzebuje wyposażenia i umiejętności. A powiedzcie, czy ta wasza przygoda z triatlonem to jest taka chwilowa, czy zaraz wam się znudzi? Czy stawiacie no, tak na poważnie, będziecie brać udział w zawodach na następnych? No, mamy nadzieję, że będziemy długo chodzić. To co, będziemy trzymać za was kciuki i będziemy obserwować, czy zajęliście jakieś tam dobre miejsce, czy jakiś złoty medal. No. Czego można życzyć triatlonistom? Sił, zwycięstwa. To tego wam życzymy. Zacznę tak żartobliwie, fabryka atletów, czyli co, masowa produkcja atletów, sportowców? No dokładnie, tak jak nazwa wskazuje. Taki mamy troszeczkę cel, nie ukrywam, bo jesteśmy takim zapleczem Pomeranii Szczecinek. Prowadzimy zajęcia dla najmłodszych, wszechstronne, ogólnorozwojowe, a później te dzieci trafiają do STS Pomeranii Szczecinek i już kontynuują swoją karierę no, jako sportowcy. Czyli głównie lekkoatletyka. Głównie lekkoatletyka, natomiast fabryka atletów to jest taki wszechstronny rozwój, rozciąganie, szybkość, siła, skoczność, wszystkie cechy motoryczne, które są niezbędne dla dzieci w tym wieku. No właśnie, bo to jest taka podbudowa pod każdą dyscyplinę sportu praktycznie. Dokładnie tak, jeżeli nie zabezpieczymy dzieci w młodym wieku, nie będzie tej prewencji przed kontuzjami, rozciągania, siły. W ogóle ruchu jakiegokolwiek. Dokładnie, wszechstronnego ruchu, tak? Nie możemy ograniczać się do jednej dyscypliny i do jednego rodzaju ćwiczeń. Musi być ta podbudowa, muszą być te solidne fundamenty pod to, żeby mogło dziecko się prawidłowo rozwijać w późniejszym wieku. Kto do was trafia? Czy sami wyszukujecie te dzieci? To są dzieci już takie uzdolnione sportowo, czy też takie no, surowe, że tak powiem? Jak nazwa fabryka atletów wskazuje, trafiają do nas już uzdolnione dzieci, ale trafiają też dzieci, które my obudowujemy i te dzieci później w sporcie się odnajdują. To też nie znaczy, że dzisiaj jestem słabszy troszkę od rówieśników, to nie znaczy, że za 2, 3, 5, 10 lat nie będę od nich lepszy. Gdzie was można znaleźć? Gdzie wasza siedziba? Czy macie jeszcze nabór? Nabór prowadzimy cały rok. Zajęcia prowadzimy nie tylko w Szczecinku, bo też w Lotyniu, w Okonku, w Bobolicach. Teraz otwieramy się od października w Połczynie Zdroju. Natomiast gdzie można nas znaleźć? Na stadionie lekkoatletycznym w Świątkach Szczecineckich, czy na Krakowskiej 1 w tunelu lekkoatletycznym, albo na fanpage'u, na Instagramie. Jesteśmy też tam aktywni, więc jeżeli ktoś chce z nami współpracować, to serdecznie zapraszam. Czyli nie zostawiajmy dzieci przed telewizorami, przed laptopami, ruszajmy się. Absolutnie nie, ruszajmy się, a ja serdecznie zapraszam do naszych sekcji lub do innych sekcji, które są w mieście Szczecinek. Każdą, którą wybiorą, prawda, rodzice, to jest dobry wybór. Tak uważam, chociaż zawsze będę bronił swoich sekcji i zapraszam serdecznie do Fabryki Atletów i Pomeranii Szczecinek.